Jak wyglądają one od kuchni? Zobaczcie, jak wyglądają nasze wyjazdy i dajcie znać, co wy robicie podczas. Chciałbym nadać ci herbatę, to bardzo moim gestem jest, byś poniósł tą filiżankę, żebym ja to mógł zrobić. Bo dosyć niegrzeczną rzeczą po prostu tak wybiegał tym brykiem i po wszystkich tej rzeczach, które mógłbyś na stole po prostu jeździł z pracy. Tego ty wolności. Drugą rzeczą jest tak, że filiżanki trzymamy za łóżko. Po to ono jest. Żeby za nie trzymać, kiedy tam się nie popatrzymy, to jest to grzeczne. Otóż bardzo miłym gestem jest też właśnie paluszy. Otóż nie musicie go używać, jeśli go nie używacie, nie jest to żadna hańba. Też aczkolwiek jest to miły gest. Nie zawsze się to da robić, gdyż niektóre filiżanki i tak dalej mogą być ciężkie. I wtedy ten poduszek po prostu jest potrzebny, żeby podtrzymać całą filiżankę. Lecz jeśli filiżanki są lekkie, jesteście w stanie. Jeżeli przechodzę dalej, to obydwie osoby osoba meldująca i osoba, która będzie meldować, sortuje. Czyli... Puste, szafę, telewizor i... Hej Julka,
jak się bawisz? Wyśmienicie. No mam nadzieję, w końcu mój punkt. Zabawa pewnie przednia. Oliwka, jak ty się bawisz? Wspaniale. Ten punkt był najlepszym punktem. No to raczej. Organizatorka jego też... Jeszcze jest to materiał, który nie jest na detali jeszcze, więc to jest dosyć takie się... Mogą pomagać jedyne, jak to wybija, wspierać się, że na przykład drugi też drugi do bo nie dobiegniesz. Potem w rękę bierze szabelkę, nic innego, tylko szabelkę, nic nie może wziąć innego, tylko szabelkę w dłoń, taka komenda i wtedy robi, tak? I wtedy jak jest komenda skoń, nie z psa, nie z czegoś, tylko skoń, to wtedy osoby zsiadają z naszych grzbietów, robią kółko dookoła i z powrotem wsiadają nam na barana. I kto ostatni wsiądzie komuś na plecy, to wtedy odpada. My w tym jesteśmy dobre. Tak? Tak. Ja mogę prowadzić. Ty nie. Puść Nikolę. No to musi wyglądać coś takiego, że ono macie wskoczyć na plecy. O tak. O. A mogę tak wymyślać? I to jest mój mąż, który nie umie jeść. No, widziałeś. Czekajcie, jeszcze nie.
to jest dla was. No dobra, graj! Mężu. I moglibyście nam je dać, a my tam mam coś zamiast, dobra? Dobra, to jest dla was. Dziękuję wam bardzo. On będzie chciał kogoś jeść. To ja wam dziękuję bardzo. Bardzo ambitnie pracuję. Jesteś piękna. Czuję. Gdybyś miał takie ładne ujęcie na Facebooku. Najlepsze. O, już koniec. A to będziesz pokazywać, jak pracuję. Tak. Że są nauczeni. Nie pracuję. Jak pracujesz, Malina? Super. O! Znalazłeś? Albo by jak sobie sytuacji nadzwyczajnych, mówimy cały czas o Wyspach Brytyjskich. Co więcej, trwa szczegółowe sprawdzenie terminala północnego lotniska Gatwick, lotniska podwodnego. W związku z informacją o porzuconym pokunku wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani z służby sprawdzenia lotniczych. No teraz na obiad. Zobaczyć. A teraz idziemy odwiedzić nasze zuszki, czy są przebrane, a co jest ryba. A przez pół godziny dopiero. To jest obowiązne. Mama Jedko nie zdąży. Mama Jedko. Nie ma majtki, szukam majtki, przesuwam. Jedko nie ma. Dzień. Dobra. Wchodzimy do pokoju szóstej gromady. Cześć kochane zuszki! Co tam? Julki, jak ci się podoba biwak? Cześć! Jest... Cześć! Jest Tosia! Super, jest bardzo fajnie, robiliśmy dzienniczki, kolorowaliśmy je i no, super. I jest świetnie, tak? Świetnie, świetnie, świetnie. I się super na nim bawicie, tak? Pokaż jak się bawicie!
podoba biwak? Super! To ja się zapytam... Jestem! Ciebie. Co robiliście dzisiaj? Jak masz na imię? Wiktoria. Wiktoria? Dobra. Co robiliście dzisiaj? Co ci najbardziej się podobało? Dzisiaj najbardziej podobało mi się, jak przyjechaliśmy. Jak przyjechaliśmy tu? Od razu była fajna atmosfera? Tak. Super. To teraz pokażcie mi, jak super się bawicie. No to cześć. Gdzie dalej? Nie wrzuć tego na YouTube'a. Uwaga do 9 gromady. Zobaczymy, jak u nich jest. Cześć, 9 gromada! Co tam u was? Dobrze! Jak wam się podoba na biwaku? Dobrze! A czemu nie macie ubranych koszulek? No to chustę ubierać, bo będziemy szli na apel. A jak wam się podoba biwak? Super? To zapytam się... Patryka. Pawełka, tak, wiedziałam. Co ci się najbardziej podobało na biwaku? Jak do tej pory? Olivia Trela. Poza mną. Do tej pory mi się podobało... Tak, zajęcia. Zajęcia? A co na zajęciach robiliście? Dobra. Robiliśmy... Jak Pereka? Malowaliście chyba coś. Byliście grzeczni? Tak? Dobra. A pokażcie, jak wam się podobało na biwaku. Super! Jesteście super, pa! Pa! Ale moja gromada lepsza. Żartowałam. Nie no, nie żartowałam. A teraz idziemy do 8. Cześć, 8 gromada! O. Dzień dobry! Jak wam się podobało na biwaku? Jeszcze nie! Nie nagrywam, nie nagrywam. Jak wam się podobało na biwaku? Tak. Dobra, to się zapytam Marlenki, co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobały zajęcia i to ciepanie rękami. Ciepanie rękami farbą. Ale jeszcze tam później z moją koleżanką umyłyśmy mocnym podłogę. O stół właśnie. Dobra, macie koszulki? Tak. Ja mam. Nie. Bo na apel to koszulki i chusty. Nie mam. Ubieramy. Kto ma, to ubiera. Pa! Idziemy do naszej kochanej kadry, zobaczycie, jak im się podobał biwak. Jestem nawet zakochana. Oj, nie widać, nie widać. No. Cześć, krówka. A tak się właśnie bawi kadra. Jak wam się podoba na biwaku? Cudownie jest. Jestem taka... Wypoczęta. Ale światło jest ohydne. I spokojne. W ogóle się nie, dzisiaj nie nakrzyknę. Jaka Milka ci się podoba? Super. Super. Jaka to ci się podoba? Ja się już pytałam. Moja droga, a gdzie ty masz mundur?